niedziela, 26 kwietnia 2020. A tak. Rita Olchowa, Słupki, Komory Cieszyńskie. Tu mamy następny słupek. Tam przy przejeździe też były. Dzisiaj mamy 24 kwietnia 2020. 24, co jest ogonem, 26. Daty się mi dzisiaj troszkę. Jeżdżemy w maskach. Ale już legalnie. Elegancko. Tutaj widać modernizacja kolei. Katowice Wisła. Tak, no to z racji tego jest słupek, tak. Tak, to jest słupek TK. Z racji tego, że teraz wjeżdżamy do lasu, masek nie trzeba. Dzieje się tutaj na torach. Druga wyjeżdżono przez pracowników. I oni pracują w niedzielę, a wczoraj była sobota w Zabrzegu i żywej duszy tam nie było. Ale tu już są, wszystko nowe jest. Ale kamienie chyba stare są. Ale torowisko już jest nowe. Kupek kilometrażowy wywalony. Ale tu kiedyś tego nie było, to oni wyjeździli. No, nie było. Ale po co te słupki wywalają? No bo one były zbite pewnie i z powrotem zdają, wiesz? Bo one muszą być. Aha, czyli one tu wrócą. Tak. Ale muszą być. Ten kamień nie wygląda na nowy. To nie jest. Tak, i chyba, o kurde. Siedzenie poszło. Co? Siedzenie się mi przekrzywiło. Będę go musiał przekręcić. Dobrze, staniemy. Siedzenie się przekrzywiło, jak widać. Trzeba go będzie naprostować. Jest tu się klaustrofobii namawiamy. Ja się talem sztanga ledwie między tymi płotami. Gdzieś. Spoczął. No, gnał. Właśnie labirynty dzisiaj. Tam widać jaworowy, tutaj mało i wielko czantoria, tam po tym palenica też widać i tutaj równica, kąsek skrzycznego i tam te błatnie, nie błatnie, super to tu widać, no elegancko.
tak, w okolicach Kisielowa mamy słówki TK. Komora Cieszyńsko, kurde, zakaz. Tam są, pewnie zakaz. Idzie następny słupek. To pewnie idzie tam, tak? No. I tak. I tu będzie za krótko. Ależ piękny widok tu jest. Przed nami Czantoria. Ale nic też widać. Dziwaj się, jak tam się kurzy z tego pola. Ja pierniczę. Nieprzyjemny widok tam był. Kaj. Po lewej stronie. Po prawej stronie. Ja nie zauważ. Bielet. Bielet? Ja pierniczę, ale tam się kurzy. Tam jest w Godziszowie. Ulica Zapłocie, ulica Tęczowa. Szlak Stroju Cieszyńskiego, no proszę. Piękny, piękny widok. Rewelacja. A tu jest obok nas góra Chełm. Ale my tam nie jedziemy. Jedynie sprawdzić, jak granice się. To te sklepy w Lesznej padną tam na granicy. Te bary. Tam na pewno nie jest. No ale tam szło normalnie złotówkami płacić. Tam było szczepienie na drzewie. Jednak będzie szczepienie psów. To była kartka na drzewie. To będzie szczepienie psów. No patrzcie, sztoki na Jaworowym fajnie widać. No. Były plany jechać tam. To poszło. Jeszcze maluch jakiś. Tam ta góra, co ją widać, to jest Ostry. Tam są fajne trasy rowerowe. Ze Soszowa się jedzie przez Nydek do Wędryni. Przez tę górę tam. Jechać pod górę w masce. Normalnie wykończyć się idzie. Jakieś kółko stoczki. To się dzięczy. Kurde, my nie są w szachach przecież.
widoczek super. Widoczek super. Jaworowy, Łysochora. Dymistrzyńca. No. I tam widać przedmieścia Cieszyna. Nie wiem, czy to będzie widać na tym filmie, ale pojawiają się też zarysy pradziada. Nie widać. Teraz może będzie widać coś tam. Po prawej góra Chełm. W Godziszowie. O, wznosimy się. Wznosimy się. Ale co tu się odwaliło. To tu się odwaliło. Hołda Boryńsko widać. Kuminy z elektrowni Rybnik. Popatrzcie. Nawet koksownia z Radlina dymy puszczą. Tam widać starodroga na Cieszyn. O, tu jest urbex. Co mi się zjechało tu? Tu jest urbex. Odcięty prąd. Tu jest za strumą, żeby... No, przebrała studnia. To się nazywa po prostu nigdy nie ufaj znakom, ślepe uliczka. Zawsze sprawdźcie na własnej skórze. Mieliśmy jechać do Leśnej. Teraz jadymy prawdopodobnie już do Cieszyna. Skoro on przejechał, to my też przejadziemy. To on ma trochę lepszy sprzęt. Nie? Kresowy. Uwierz mi, że ja... Że jakby było mokro, to by było bardziej niebezpieczne. Zepsuciu szelu, no nie no, ale zwłaszcza, że rząd go nam psuje. Tylko cięć w polu. Jak to się go doprzez babczyn. No super teren. Tam widać ta szkoła na górze. Tam ta szkoła widać. Whoa.
To jest chyba świeżo wysypane. Jednak chyba my są zdyscyplinowanym narodem. No, to tak mówię. Wszyscy z waskami chodzą. No, wypadałoby. Uważaj. Ale w aucie to... Co? W aucie to raczej maski nie trzeba. A, tu jest widok teraz, ja pierniczę. Tam z tej strony może i by szło wyjechać na tej górze. Ach, tu jest ogień widok. Ja by teraz w prawo skręcił. Ja tak myślę, w prawo skręcił. W prawo. Kurde, to jakiś dziewicze tereny znowu. Super na nartach po uczynie. Tam. Wiatrowa. Tak, wiatrowa. A, tam. Na pewno, bo to będzie miało. No, ludzie by mnie kopiowali. Ale to pachnie, nie? No nie. To jest wonia. Ale powiem ci, że jest wcześniej. I jest na roku. Ja. Tam. Tam jest coś, nie? Ja, tam jest ekspresówka, stara droga. No, tam jest akurat wiadukt. Stara droga idzie nad ekspresówką. Widzisz, tam już Cieszyn widać. Ale tu też jeszcze nigdy nie był. Tam też jechał tą drogą, ale tu nie wiem. Chyba nie zna tą drogę. To typowo ta kogórska droga się zrobiła. Mój jest idealny na tak. Ja trochę żałuję. Teraz ten gravel, co widziałam, był taki właśnie fajny, gravel cross. Gravel by był jeszcze lepszy. I w tej samej firmy, co ja mówię, miał też wszystko to samo, no dynama kwiatuje, bo takie rowery nie mają, nie? No właśnie. Thank you.
nierówno. Pewnie matka i dzieci. Nawet jak ślad zielony. Cenikierzy by już byli zesrani. Co? Cenikierzy by byli zesrani już. No jak tam tyle psów mieli. A to pewnie matka była i dzieci. No. Pas drogi granicznej. Przeorany. Taka sytuacja, że jest dzielnicy teren i ja zupełnie nie wiem, co jest. Daj pod Cieszyny. Teraz jest pytanie. Gdzie? Haj. No myślę, że chyba prosto. Tam? Nie, tu. No, tam do ekspresówki zajedziesz. No słychać tam. Jak jest chodniczek, znaczy się, że jakaś wyjadymy. Lepiej takim terenem jechać jak ruchliwą drogą. Ale numer. Nawet nie wiedziałeś, że jest prędkość przekroczona. Co? Nawet, że nie wiedział, że
że prędkość przekroczył, bo jechał więcej jak 20, a tam była strefa mieszkalna. A my są w jakiej miejscowości. A mnie się pytasz. Kraszna to jest dzielnica Cieszyna. A to jest braci. Miłosierny. Jakoś główna droga, to będzie chyba z Ustrunia do Cieszyna. Z Ustrunia do Cieszyna to może być droga. Co? Można pójdzie pod górkę i w takim ruchu jechać. No chyba nie mamy innego wyjść. Tam do Ustrunia. Druga baza. No. Ślacze trochę. Ty, ale tam co się łażą, tam jak chodzi. A nie. Dobra. Dobra, skręcamy. Musimy to tu jakoś przeboleć przed drugie. Tam jest wodnik. No ale wyszkaj, tam zajedziesz. No, przeciepił się pierdolnie. To ciepka do regulacji takiej przedniej. Miał będzie do regulacji. Cieszyn. Zbliżamy się do granicy. Do granicy Zawrzytej. Przed nami Republika Czesko. Jadymy w lewo. Republika Czesko na wyciągnięcie ręki. No, w masce trzeba jechać. Ale mało wody. Pojedziemy obejrzeć tamten baner, co to, że tam tęskni za Czechami, czy coś takiego. To człowiek nie może w to uwierzyć. Ale widzisz, oni też chodzą w maskach.
ludzie się przyzwyczaili, że się łaziło jak się chciało, a tu kurczę... Ja sobie tu siadła, a tu nie ma ławki. Albo wiesz co, ja ławkę, nie wolno przecież na ławce siedzieć. Ale Czechy też stoją, widzisz? Z drugiej strony. Fajnie. Ja tu inno widzę nasze auto. Stoją, tam budka jest, widzisz? No to inna buda. I dwóch tam siedzi. Widać ta zawrzyta granica. Po polskiej stronie kordon. Czeski też. Jakby my tam przewieźli, to mamy 2 tygodnie kwarantanny. Dobra, to będziemy oglądać. Siedzaczy na szlak. Czy ten żółtym? No. Uh-huh. A ten czerwony idzie tam. Nie wiem, bo my czerwonym kiedyś jechali. Czerwony idzie do Czecha, no ale... A tu jest, widzisz? Nie, on idzie na Ustroń. Oni się zainteresowali tym, że my robimy zdjęcia i już szli. Ja? Dobrze, że my się zebrali stamtąd. Aha. Znaczy się, że nie wolno fotografować? Nie wiem, może ich nie wolno. A dobrze, jedziemy. Nie będziemy się tu szwędać. Czyli w tym kierunku, nie? Aha. A, to nie ma zakazu fotografowaniu. No raczej nie, no ale ich raczej nie będzie. Ale jak ich fotografujesz, jak wszyscy pyski zakryte mają? No? Wszyscy mają zakryte gęby. Ale wody w Oldzie mało. Malutko wody. Tu jest słupek w jednym miejscu, wiesz o tym? Nie. Nad rzeką. A, no to ja wiem. Ale TK. Zdaje się tutaj jakaś. O, o właśnie. Tu jest TK, a tu jest graniczny. Okay, a ten szlak? Tu jest granica i my już ją opuszczamy. Tu trzeba się dobrze patrzeć na te żółte szlaki. Zdjęcia robimy też. Inni też tam zdjęcia robili, jakoś nic nie było. No niby funkcjonariusze państwowi, no. Tu. A żółty, nie? No żółty, żółty. No tam potem będzie ta ogórka trochę. No, on idzie tu koło toru, ale myślisz, żeby tam przejść? Nie, chcę prowadzić przez tory. No ale szlak żółty idzie tam. A. No. Czerwony tu idzie. No, wyjeżdżamy z Zamarsków do Gumnej. Jadymy żółtym szlakiem Euroregionu Śląsk-Cieszyńsk. Tutaj się kiedyś Gustaw z Pawłem C spotkał. Jechali na Łysochora wtedy. No. Oni się tu w tym miejscu spotkali. Kto? No Gustaw z Pawłem C. To jest ta droga. Ulica Miodowa. Tak, ulica Miodowa. Hołda Boryńsko. Kuminy z Rybnika widać. Thank you.
pierunie, mówię, zrobić nie działa. To sipią, to... Niedziela się nie pracuje. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak jest, ale stał kilka się w plac trafiło. Co to tu jest za kamień? Tam był słupek, ale stał kilka. Tam je na słupie i tam je na słupie. Ale tam też był jakiś szlak. Gdzie? Za nami. Ale tu mi się wydaje. Tam coś chyba na tym transformatorze jest. No. Tam słupek został, a ształki kajści pierun strzelił mnie. Banda pieruńsko. Podciepy jedne. To chyba zaś ten Rybnicki będzie. A, Nordic Walking. Zielony jest, niebieski jest. Czekaj, czekaj, tu jest skrzyżowanie. Właśnie, no bo jak kiedyś dziot wziął, tabliczki zwinął i potem... Raczej nie, bo tu jest do... No tu jest ślepa uliczka niby. Kiedyś dziad wziął, zwinął tabliczkę i teraz mamy taki oto problem. Trzeba się podziwiać na aplikację World Michael Cycling. Niech się zdarzy, będziemy jechać tam w tą uliczkę. Takie sytuacje są. Jak jedzie rowerzysta, kieruje się tylko znakami. I teraz macie taką sytuację jak teraz, że słupek był, a kiedyś dziot tabliczki wziął i są my w czarnej dupie, że tak wydarzy. Co za pieruńsko banda francuska tu. Złodziejsko. Ale bociek to chodzi po polu. No to wszystko w dupie. Ja, to jeszcze pojrzę coś na tę aplikację. Tak, to już jest z górze Kaplicówka w Skoczowie. Żółty szlak tu prowadzi. No tu jest miejsce kaj bodajże 22 maja 1995 roku papież Jan Paweł II odprawiał msza dziękczynną za kanonizację świętego Jana Sarkandra ze Skoczowa. Tu jest właśnie ten obelisk na pamiątkę tego wydarzenia. Był no, 22 maja, dobrze pamiętam. Loło wtedy niemiłosierny. To był poniedziałek. To był poniedziałek, tak.
wtedy nie loło, tylko dzień wcześniej. Loło też. Tak, tutaj jademy fragmentem wiszczonej trasy rowerowej. Kto to wie? Bardzo fajna trasa, wiele razy ze mną jechał, jeszcze wiele razy pojadę. No, chciałbym zacząć pić. My cały to zjadymy żółtym szlakiem z Cieszyna, z tym, że z pominięciem rynku w Skoczowie. No wiadomo, z jakichś względów wirusowych. Ale tu już dość mało tej wody wrzucę, no faktycznie. Susza. Susza się daje we znak. Obok nas druga krajowa numer 81. Harbutowice, Katowice. Żółty szlak. No tam byśmy go w lesie skrócili. No. Wiem. Ale mi się jakoś nie chce przenosić rowera. No i tak będziesz musiała. Nie. Tak. A no tam. I to dwa razy. No. Czemu dwa razy? No jeden szlaban będzie na skrzyżowaniu, no, a drugi będzie przy głównej drodze. Ale na skrzyżowaniu mogę ominąć. No fakt, można ominąć. Paweł C też tu trenuje na tej drodze. Więc możemy się kiedyś nawet i trafili, nie, ale... A może i nawet dzisiaj. No, jak z maską jechał, to na pewno bym go rozpoznał. Ja, tu jest to miejsce. Kaj się ojciec od Martyny Wojciechowskiej zabił. W czasie rajdu Barbórki. Ja, tu. Nawet zniczę się polu. Trochę ryzykowna sprawa. No, dobry las wypolić. No i skręcamy. Do lasu. Bo wolno, już. Stara Wiślanka tu jest. Od 20 kwietnia już legalnie możemy jeździć po lesie. Trzy policje na trasie nas mijały, z czego dwie w Cieszynie i jedna straż miejska. No i gdyby to było jakiś tydzień temu, to byśmy mieli 90 tysięcy mandatów. Od sanepidu i 1500 mandatów od policji. Jednorazowo można dostać 30 tysięcy od sanepidu, maksimum. 500 zł od policji. Ale na szczęście rząd poszedł po rozum do głowy i od rowerzystów się odczepił. I od biegaczy i w ogóle. Bo złagodzili obostrzenia, że można biegać, jeździć na rowerze, o ile zależy od tego nasz stan psychiczny. Mój stan psychiczny bardzo od tego zależy. Rower to jest, kurde, fajna rzecz. Ruch, oddech, wolność, energia, ale. No i tak. Pozwolimy sobie tutaj troszkę przystanąć. No jednak by trzeba było już te bryle ściepać. To za świnie pieruńskie. Jaki burdel zrobili. Bokersy francowate. Dobra, ściepimy bryle.
nie są potrzebne. Popić się też można, jak najbardziej. Tu masz 1,5-litrową? Dwulitrową. Bo ja mam... litrową. Ja, reklama. Lokowanie produktu. Cytrynowy Sprite. Co? Cytrynowy Sprite. Cytrynowo-limonkowy. No masz to samo. Będziemy golić. Lokowanie produktu. Ale dobry. Ja lubię. Jakby się uparł, to by my lasem, bez wychodzenia z lasu, zajechali do chałupy. No oczywiście. Ale ja się nie upieram. Bo byśmy wyjechali na chwilę przy tej linii. No, tu raczej słupków nie będzie, bo słupki są na obrzeżach. Tak. No to tutaj się kończy żółty szlak z mostu Przyjaźni w Cieszynie. Tutaj kiedyś była mapa tych szlaków, ale ją kiedyś Pierun zlikwidował. Do Cieszyna 42 km. Co ciekawe, zobaczcie co tu pisze, jakieś prawo Boże. Jedyne słowa opisane własnoręcznie przez Boga. Katolicki katechizm duchowy. Podejrzewam, że to jest... już drogi ekstremalne. Prawdopodobnie no... to była stacja. Możliwe, że tak. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. 10 przykazań tu jest. Dekalog. No to kończymy to nasze realizowanie. Miało być do Leśnej. Był Cieszyn. Kilometrów no ponad 80 byli. Pogoda super, 4 razy policja, nie 3 razy policja, w tym roz straż miejską, oczywiście jeździć można, legalnie, jedno z maseczką, to wcale nie jest zbyt komfortowe, no ale już wolę z tą maską jeździć, aniżeli w ogóle, nie? Dobra, no to do zobaczenia na następnej rajdzie.